za zachodnią granicą Szczecina, w niewielkiej wsi Ostoja, znajduje się ośrodek szkoleniowo-badawczy w zakresie energii odnawialnej. W zaciszu zabytkowego parku, w cieniu starodrzewiu, w XIX-wiecznym dworku zainstalowano najnowocześniejsze urządzenia do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w zakresie energii odnawialnej w Ostoi jest jednostką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Organizujemy szkolenia i konferencje poświęcone zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, z energią odnawialną, z energetycznym wykorzystaniem odpadów, a także z wykorzystaniem tej energii ze źródeł odnawialnych, która jest wokół nas. W naszym ośrodku znajduje się również punkt konsultacyjno-doradczy, do którego może przyjść każda osoba, zarówno prywatna, jak i przedsiębiorca, i zadawać nam pytania odnośnie jak funkcjonują te urządzenia u nas w ośrodku oraz czy to się sprawdzi w ich lokalizacji, w ich planowanej inwestycji. My tutaj w ośrodku mamy dwie instalacje, więc mamy już pewien bagaż doświadczeń, jak to funkcjonuje, także jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania. Jednym z nadrzędnych celów ośrodka jest edukacja ekologiczna, ciesząca się coraz większym zainteresowaniem uczestników. Priorytetem prowadzonych zajęć jest angażowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i rodziców w aktywną edukację energetyczną. Wykorzystując metody aktywizujące, edukatorzy starają się kształtować nie tylko wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim postawę. W ośrodku prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do uczniów na wszystkich szczeblach edukacji. Tematyka zajęć prowadzonych w ośrodku to jest energia odnawialna, poszanowanie, oszczędzanie energii, segregacja odpadów i zmiany klimatu. Podczas zajęć prowadzona jest dyskusja za i przeciw turbinom wiatrowym w mojej miejscowości. Omawiane są zalety oraz słabe strony energetyki wiatrowej. Na zajęciach mają też możliwość sprawdzenia w praktyce tego, czy energię odnawialną możemy przetworzyć na inne rodzaje energii. Prócz tego również w ośrodku zlokalizowana jest ścieżka edukacyjna, na której są tablice przedstawiające, prezentujące urządzenia znajdujące się tutaj w ośrodku. Naszym zestawem edukacyjnym jest kuchnia słoneczna, dzięki której prezentujemy, że możliwe jest wykorzystanie energii słońca do gotowania potraw i pokarmów. Jak widać, nawet w tak niesprzyjających warunkach jak dzisiaj, przy tak niskich temperaturach, dzięki energii słońca możliwe jest zagotowanie wody. Młodsze dzieci wykonują w ramach zajęć praktycznych pojazdy solarne z materiałów recyklingowych. Na zakończenie zajęć odbywają się wyścigi wykonanych przez uczestników pojazdów. Znajdujemy się właśnie przy dwóch instalacjach fotowoltaicznych, w których testowane są panele dwóch różnych rodzajów. Są to panele grubowarstwowe i cienkowarstwowe. Dodatkowo instalacja ta, te panele są zainstalowane na trackerach, które mają za zadanie nadążać za słońcem. Dzięki temu potrafią zwiększyć uzysk energii elektrycznej z tych paneli fotowoltaicznych. Używana w ośrodku stacja meteo jest dosyć nietypową stacją meteo, bo oprócz pomiarów wartości pogodowych, tak jak temperatura powietrza, wilgotność powietrza oraz prędkość wiatru, kierunek wiatru, mamy również pomiary temperatury i wilgotności gleby. Dzięki zastosowaniu specjalnego urządzenia nadążnego, na którym są zainstalowane te czujniki, jesteśmy w stanie rozróżniać te dwa typy promieniowania słonecznego, czyli promieniowanie bezpośrednie i rozproszone. Na terenie ośrodka zlokalizowany jest także żółwi staw, miejsce bytowania i izolacji żółwi czerwonolicych. Są to gatunki egzotyczne, gatunki inwazyjne, które trafiły do naszego stawu głównie z rąk prywatnych osób, które niefrasobliwie kupiły te żółwie w wieku młodym, młodzieńczym, kiedy były jeszcze bardzo małe, no a żółwie niestety rosną. W związku z powyższym, kiedy te żółwie urosły już do znacznych rozmiarów i trudno je było przechowywać w domu, osoby te pozbywają się żółwi w różny sposób. Czasami umieszczają je w zbiornikach wodnych, w jeziorach, w stawach, ale zdarza się również, że umieszczają je w zbiornikach PPOSZ, co oczywiście nie jest zbyt dobre dla tych żółwi. Pomijam już fakt, że są to gatunki inwazyjne i gatunki agresywne, które są konkurencyjne w stosunku do rodzimego żółwia błotnego, znajdującego się pod ochroną. Nasze działania w zakresie edukacji energetycznej i poszanowania ochrony klimatu znalazły uznanie także na arenie ogólnopolskiej. W 2012 roku w ogólnopolskim konkursie na najlepszą infrastrukturę edukacyjną na terenach wiejskich nasz ośrodek otrzymał pierwszą nagrodę.